Cześć, ja jestem Anjon i o Sporo dzieje się w Raid i wokół Raid w tym tygodniu. Przede wszystkim, Raid zmienia właściciela. Dotychczasowy sprzedał go szwedzkiej firmie MTG, która ma pod swoimi skrzydłami kilka ciekawych gamingowych studiów, m.in. studio odpowiedzialne za znaną i lubianą grę TD Balloons. Co to będzie oznaczało dla nas graczy, zobaczymy. Ja jestem pozytywnie nastawiony. I chociaż ostatnie decyzje Plarium sprawiły, że społeczność jest nieco zdenerwowana na dewelopera, tak myślę, że to posunięcie może oznaczać bardzo ciekawą przyszłość dla naszej gry. Oprócz tego mamy kilka eventów, które już trwają oraz kilka eventów, które albo się właśnie zaczęły, albo zaczną się bardzo niedługo. Między innymi Champion Chase Tournament, w którym po raz kolejny do wygrania jest partner naszej ostatniej fuzji, jednak nie wróżę temu eventowi zbytniej popularności. Ani fuzja nie była jakoś szczególnie dobrze przyjęta przez graczy. A już ściganie się o to, żeby zająć pierwsze miejsce w Champions League Tournament, po to, żeby zdobyć partnera dla przeciętnej fuzji, choćby nawet razem byli nieźli, raczej nie będzie tym, na co chcemy wydać wszystkie zapasy naszych surowców. Ale z drugiej strony ta. Prawdopodobnie niska popularność może sprawić, że traficie na łatwą grupę i, i tanim kosztem uda wam się zdobyć Jasia. Czego wam życzę, jeśli tak będzie, rzeczywiście, koniecznie napiszcie o tym w komentarzu. No, ale tego dowiemy się dopiero za kilka dni. Natomiast oprócz Champion Chase Tournament, no, mamy cały czas trwający event z pryzmowych szardów, i ja dzisiaj będę razem z wami otwierał moje prizmy. Mamy również turniej na Ice Golema, który trwa. W nim do zdobycia kilka ciekawych nagród, ale nie jest to nic szczególnego. Mamy również Soul Chase Tournament, który jest połączony ze zwiększonymi szansami na wylosowanie 5 i 6 gwiazdkowych dusz. Także ja dzisiaj z Wami będę otwierał moje wszystkie chyba soule. I właśnie zaczyna się Deck of Fate, w którym mamy bardzo ciekawe nagrody a mianowicie set Pinpoint, ten, który był w eventowym dungeonie z Odynem, więc jest to doskonała okazja, żeby zdobyć kilka elementów tego bardzo dobrego setu. Żeby to zrobić, musimy farmić dungeony i levelować czempionów, czyli mamy Dungeon Divers połączony z Champion Training. Jest to ciekawa opcja, choćby dlatego, że możemy robić to po prostu przy okazji, i ja właśnie ten event tak potraktuję, czyli będę robił to, co zwykle robię, a tyle, ile punktów wpadnie, tyle otworzę tutaj tych kart. A jeśli tego wszystkiego Wam jeszcze za mało, to już w piątek ruszają podwójne szanse na voidy, połączone ze zwiększoną szansą na wylosowanie świetnego czempiona, który jest potwornie dobry na hydrze. Nawet pomimo tych wszystkich zmian, które spotkały hydrę, w dalszym ciągu Onrio i Yasu jest tam doskonałym damage dealerem. Bardzo jestem ciekawy, czy skusi was to do otwierania voidów. Ja z pewnością będę się nad tym bardzo mocno zastanawiał. No ale teraz przejdźmy do tego, po co się tu spotkaliśmy, czyli otworzymy trochę Soulstone'ów, trochę pryzmowych shardów, ale zaczniemy od Wymiany kilku bezużytecznych pozostałości po fuzjach bądź czempionach, których mogliśmy zdobyć w Dekofejt, z tym, że cena była olbrzymia. Niektórzy z nas zbuntowali się, nie zrobili tego. Także mamy tutaj 13 aż skrzyneczek. Otworzymy sobie te 10. I nawet nieźle, tych fragmentów jest tutaj 8 na High Mother Maud, plus jeszcze jakaś tam beczka i chyba więcej nic specjalnie ciekawego tutaj się nie znalazło. Także moja droga po High Mother Maud jest długa i wyboista. Podzielcie się w komentarzach, czy być może już ją zdobyliście, albo jak dużo jeszcze Wam zostało, żeby ją zdobyć. Przejdźmy już teraz do Ołtarza Dusz i zobaczmy, jak przedstawia się ten event. Czyli mamy zwiększone szanse, ale tylko na Mortal i Immortal Soul Stone. W przypadku Immortali są to tylko zwiększone szanse na 6-gwiazdkową duszę. I chyba to jest standard obecnie, jeśli chodzi o eventy Plarium. Mamy Soul Chase Tournament, w którym do zdobycia są dwie legendarne książki. Jedno losowanie. Prismowych szardów. Mamy Wojt Szarda. Trochę energii, trochę dżemów, bardzo fajne nagrody. Przy okazji, w mojej grupie pozdrawiam lidera. Mam nadzieję, że mojej maski nie sklepie, ale prawdopodobnie nie uda mi się go dogonić, bo zobaczcie, prawie 6000 punktów. Gratulacje. I zaglądamy już do ołtarza dusz. A tam 54 najmniejszych. 19 średnich i jeden duży Soulstone. Z pewnością dokupię tutaj za monety kilka. Jeśli chodzi o moją listę, no tutaj Harima. Harima jest tą duszą, na którą najbardziej czekam. Ale mam również Little Miss Ani i Nekreta na liście, że może zaczniemy od wykupienia. Wszystkich małych soulstone'ów, jakie mogę wykupić. Prawdopodobnie dokupię jeszcze jednego średniego, żeby było ich 20. Zresztą zobaczymy, jak będzie szło zdobywanie punktów, bo być może zdecyduje się pójść na całość i zainwestuje wszystkie swoje surowce w ten event. Zobaczymy w trakcie. No a teraz pierwsza dyszka. Zobaczmy. Zaczynamy mocno od pięciogwiazdkowego Keyla. To chyba nawet będzie jakiś upgrade dla mnie. Nie pamiętam, jaką duszę ma ten startowy champion, lubiany przez wszystkich. Na koniec legenda. Soulless, dwie gwiazdki. Chyba już jakąś duszę dla niego miałem. A, w każdym razie nie mam Soullessa, więc będzie czekała. Druga dziesiątka. Tutaj niebiesko, ale jest też maniter dwugwiazdkowy. Jest Tatsu. To nie jest dobra czempionka. Ale ma tak świetnie zrobiona, jeśli chodzi o model. A tak do niczego, jeśli chodzi o użyteczność. z czy gwiazdki, fajny epic. I Zobaczmy kolejna dziesiątka. Tutaj już legenda na drugim miejscu, ale tylko jednogwiazdkowy z Kartosis. Coldhart tutaj bym chciał zobaczyć sześć gwiazdek. Jedna gwiazdka nic nie wnosi. Mamy King Garoga, który dostał niedawno buffa. Chętnie bym dostał go w swoje ręce i zobaczył, czy jest teraz tak dobry, jak wszyscy mówią. Jarek, bardzo fajny epic. Black Knight, to będzie upgrade dla mnie. O, proszę, sześciogwiazdkowa, pierwsza sześciogwiazdkowa dusza, niestety tylko dla Rarki. I lecimy dalej. Zobaczmy, co tym razem... Jakoś tak na razie nie było. O, Inkuter Shamel trzy gwiazdki to z pewnością będzie upgrade przynajmniej dla jednego. A jest lista, przynajmniej dla jednego z moich szamelów. No ta łyszlista Little miss, Ani chciałbym tu widzieć więcej gwiazdek. Z pewnością ucieszyłbym się bardziej. No ale dobre i to na początek. Pierwsze koty za płoty. I teraz muszę posprzątać. Także dajcie mi chwilę i za momencik do Was wracam. Już jestem. Porządki zrobione. I lecimy dalej z przywoływaniem. Co tym razem? W tej dziesiątce same jak na razie rarki, ale mamy dwugwiazdkowego Drake'a. Kolejna Coldheart. Warchief, tylko jedna gwiazdka. No nie za bogato, jeśli chodzi o punkty. 33 punkty tylko w turnieju to bardzo mało. Liczę na więcej. Mamy Matiasa. Mamy Prandera. O, proszę, sześciogwiazdkowa Huntress. wojtrarka którą kiedyś zamierzam nawet zbudować. Już nie pamiętam dlaczego, ale zdaje się, że coś ma takiego w sobie, co sprawiło, że gdzieś tam daleko w kolejce się znajduje. Za to Warmaiden, wiem dokładnie co ma, jest świetna, ale dla niej mam chyba nawet sześciogwiazdkową duszę. Mamy to grona, a mamy kolejną legendę Bad L. Jedna gwiazdka, ale to i mamy, proszę bardzo, bardzo dużo punktów. Androk 5 gwiazdek. Nie mam Androka, ale bardzo cieszę się z 800 punktów, jakie ta dziesiątka mi przyniosła. To na pewno sprawi, że w turnieju będzie całkiem nieźle. Miałem już jedną gwiazdkową duszę dla Androka, ona będzie sprzedana, a tutaj 5 gwiazdek będzie czekało. Może kiedyś Androk wpadnie. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja w turnieju. I tutaj zdobyłem już prizmowe szardy, także będziemy na koniec otwierać dwa z nich. I w turnieju jestem cały czas poza pierwszą dziesiątką. Także będziemy kontynuować otwieranie. Tym razem sześć pojedynczych. Zobaczmy, z pojedynczych szardów też czasami coś fajnego wpadało, może i tym razem, ale nie, jednak nie. Przynajmniej nie pierwszy z nich. Jeden punkt w który Tym razem epic, zobaczmy. I endamon on bim, ok, też jedna gwiazdka. Lecimy dalej, kolejna rerka. No, tym razem te pojedyncze szardy. Jak na razie nic ciekawego nie przynoszą. Mamy kolejnego epika. Jest to jeden z niedźwiedzi, ale tylko jedna gwiazdka. Gdzieś tam ten niedźwiedzi widziałem na Sintra, na ludzi. I mamy legendę. Ok, ha Harnig. Ciężko wymówić jego imię, ale tylko jedna gwiazdka. I na koniec jeszcze jedna gwiazdkowa rarka. Także posprzątam po raz kolejny i za chwilkę wrócimy do przywoływania dusz. Postanowiłem jeszcze dokupić jednego średniego, żebyśmy mieli pełną dyszkę, nie będziemy otwierać pojedynczo. Także 20 immortali po 10. No tutaj liczę naprawdę na ciekawe rzeczy, zwłaszcza z listy, a zwłaszcza na harimy. I zaczynamy od legendy. Jest to tranda. Bardzo fajnie nie mam trandy. Altan de Shell. Mm, sześciogwiazdkowy Epic, ok. Clio, czterogwiazdkowa. No, tutaj tych punktów będzie trochę. Mamy Grakus z Wyszlisty. Mamy Nekreta z Wyszlisty. Pięknie. Tylko trzy gwiazdki, wprawdzie. Ale z tej duszy jestem bardzo zadowolony. Mój Nekret ma chyba tylko jedną gwiazdkę, jak na razie, z tego co pamiętam. Kupioną w sklepie do tego. Także te trzy gwiazdki to dobry początek. Tutaj zależałoby mi no, w zasadzie na jak największej ilości gwiazdek. Nawet 6 nie byłoby tutaj za mało, no ale o tym na razie mogę pomarzyć. Mamy trzy. to też nie jest zła rzecz. Ok, i Grimskin sześciogwiazdkowy. Lecimy. Druga dyszka. Druga dyszka, w której mam nadzieję, że również będą. Czempioni z listy, a raczej duszę dla nich. Zobaczmy, to było 1000 punktów, ile będzie w tej dziesiątce. Hofores, bardzo fajny Reviver z frakcji Skinwalkers. Mamy 4 gwiazdki dla Komidusa. Wtedy, kiedy dostanę Komidusa, będzie to dla niego na pewno ciekawa propozycja. I mamy kolejny raz Nekreta. Do trzech razy sztuka, chciałoby się powiedzieć. To był drugi raz, kiedy. Dostałem upgrade dla niego, czyli 5 gwiazdek. No nieźle, no nieźle. Tylko jedna gwiazdka brakuje do pełni szczęścia. Co z tym zrobimy? Przede wszystkim wymienimy listę. i tutaj trafił Python i Ugo za, zamiast Nekreta i zamiast Old Gracusa. No i teraz pytanie, otwierać Internala czy nie otwierać? Pytanie powiedziałbym, natury egzystencjalnej, ale sprawdźmy najpierw, jak wygląda sytuacja punktowa w turnieju. I mam już wszystkie nagrody, które mogłem zdobyć. Znajduję się aktualnie na czwartym miejscu, 3100 punktów, czyli wypadałoby, rozsądek podpowiadałby, żeby w tym momencie przestać otwierać. Ale wiecie co? Ja czuję ten niedosyt. Niedosyt spowodowany tym, że nie było ani jednej duszy dla Harimy. Dlatego cóż, raz kozie śmierć. Zobaczymy. No Z tych Eternali może polecieć coś dobrego, ale to będzie dobry epic. Mi. okej. Okay. Umówmy się, no, nie jest to szczyt moich marzeń. Zanim zastanowię się, co robić dalej, zróbmy coś przyjemnego. Pięć gwiazdek dla Nakreta. Te trzy gwiazdki będą sprzedane, a tutaj. Świetny champion, bardzo mocny upgrade. Teraz na arenie będę go z pewnością dużo chętniej używać, zwłaszcza, że jest bardzo uniwersalnym championem, takim, który utrzymuje przy życiu naszych Newkerów, którzy zwykle mają niską przeżywalność, a dzięki Nekretowi są w stanie wytrzymać uderzenie przeciwnika. Także pięciogwiazdkowy blessing, cała masa statów. I Ja używam Temporal Chains na nim, więc będzie dość znacznie obniżał speed przeciwnikowi, kiedy ten będzie się buffował. Myślę, że będę z niego bardzo zadowolony. Okej. Okay. Podjąłem decyzję, wykorzystam monety po to, żeby dokupić jeszcze 10 średnich Soul i tam mam przeczucie, będzie kryła się dusza dla Harime i to taka dobra wielogwiazdkowa dusza. Czy tak będzie? Na pewno, na pewno. Także szykuję się na przyjęcie duszy dla rime. Najlepiej od razu, żebyśmy. No, prawie od razu, żebyśmy nie mu źle. No, tu Niestety, no Walkiria, no blisko prawie. Druga legenda. A Lil. Okej, pięć gwiazdek tutaj dla dwóch, trzech epików. Sześć gwiazdek, cztery gwiazdki. No, nieźle to wygląda, jeśli chodzi o epiki, a nawet legendy. Ale tej jednej niestety zabrakło. Cóż, pozostanie mi czekać na Harimę w sklepie i mozolne zbieranie monet po to, żeby kupować jej upgrade po jednej gwiazdce. Najlepiej, jakbyśmy zaczęli od następnego resetu, także plarium. Wiecie co robić: tutaj jedną gwiazdkę dla Harimy poproszę, a na koniec zapraszam Was na otwieranie dwóch prizmowych szardów. A z nich na pewno wypadną legendy, no bo przecież nie może być inaczej, prawda? A pierwszą legendą będzie Fergany's Veil, na którą dość długo czekałem, ale jak już zaczęła lecieć, dobrze, ale druga legenda, no tak, okej, okay, Zargala. Kiedyś przyjdzie ten dzień, że z prizmowych szardów i mnie dopisze szczęście. Jeśli wam dopisało szczęście, podzielcie się koniecznie tym w komentarzach. A na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Dzięki. Cześć!